dzisiaj rano, jak wstałem, to właśnie zacząłem myśleć na temat ciała Chrystusa i się modliłem rano. I oto. Prosta myśl, która mi przebiegła przez głowę właśnie dzisiaj rano, to jest to, że ciało to jest ciało. To jest, kurczę, jeden organizm. I jakbyśmy na to nie patrzyli, to nazwano nas ciałem Chrystusa. Czy to jest organizm? Ja też zawsze marzyłem o takim kościele. Zawsze marzyłem o kościele, który będzie inny niż to, co widziałem do tej pory. I połączenie tych elementów, połączenie przede wszystkim zbudowanie kościoła na objawieniu, a potem to, że kościół jest armią i że kościół jest rodziną i połączenie tego w jedno, to było moje marzenie. Ja też tylko w ten sam sposób widzę kościół. Ja rozumuję zespołowo. Ja nie rozumuję dzisiaj indywidualnie. Wiecie, ja mimo, że specjalnie nie lubiłem się uczyć, to nauka nigdy nie sprawiała żadnego problemu. Ja miałem takie wyniki w nauce, jakie miałem tylko i wyłącznie dlatego, że mi się nie chciało uczyć. Ale mi nauka przychodziła z ogromną łatwością. A z największą łatwością przychodziła mi matematyka. Matematyka mi przychodziła z niesamowitą łatwością, bo ona była najbardziej logiczna ze wszystkich przedmiotów, a ja kocham logikę, bo mam umysł logiczny. No i jeżeli jeden pokona 1000, dwóch pokona 10 000, no to czterech pokona 100 000, a 8 pokona 1 000. Rozumiecie, to idzie w tą stronę. Tak, jeden pokona 1000, to ma napis na czole, pokonałem 1000, ale we dwóch to już każdy z nich ma napis na czole, pokonałem 5 000. Wystarczy, że wszedł w zespół i od razu ma 5 razy tyle sukcesu. Wystarczy, że wszedł w zespół, w kooperację z drugą osobą. Wystarczy, że w zespół wszedł i zarobił 5 razy tyle. O co chodzi? Wczoraj oglądałem sobie kawałek filmu pod tytułem Escobar, historia nieznana. To jest, rzecz się zaczyna dzień przed tym, jak Escobar się oddaje w ręce władz kolumbijskich i idzie siedzieć do więzienia. I zbiera swoją, zwołuje swoją rodzinę. Nikogo więcej, ma 1000 współpracowników, ale zbiera rodzinę. Jest ich tam chyba 8, chyba już nie pamiętam. Zamyka się z nimi w kaplicy i mówi do nich tak. Jesteście moją rodziną. Tak? Tak. Jesteście ze mną do końca. Tak, jesteśmy z tobą do końca, bo jesteśmy twoją rodziną. Więc każdy z was weźmie samochód, wyładujemy go pieniędzmi, pojedziecie i schowacie nasz skarb. Nasz skarb. On nie wziął innych ludzi, Escobar. On wziął kuzynów, braci, rozumiecie, o co chodzi? Wujków. Takich ludzi wziął. To oni wsiedli indywidualnie w samochody i pojechali z ciężarówkami naładowanymi dolarami w ogóle w różne miejsca Kolumbii, żeby schować kasę. Rodzina. Michał mówił, ojcu chrzestny. Kiedyś ktoś mnie zapytał, jak funkcjonuje wasz kościół, powiedziałem, jak Koza Nostra. I to się będzie poszerzać. Bo to jest jedna z najsłuszniejszych koncepcji działania na świecie, jakie powstały. Ja nie rozpatruję wartości moralnej tego zjawiska. Ja rozpatruję wartość strategiczną. Strategiczną. Rozumiecie? Tylko działanie w zespole wymaga poświęcenia. I poświęcenie jest czymś,
czego musimy się nauczyć. I to musi być nasze drugie imię. I oczywiście poświęcony może być tylko, poświęcić się może tylko człowiek zdrowo, ze zdrową głową. Człowiek z chorą głową nie poświęci się, bo się będzie bał. Bo mówi tak, i tak nic nie mam, a jeszcze się poświęcę, to stracę i to, co nie mam. Rozumiesz, o co chodzi? Tak myśli człowiek z pustą głową, chorą głową. Mam trochę, schowam te trochę. Rozumiesz? To wymaga poświęcenia. Wiecie, jak wiecie, tłumaczymy Biblię i lecimy z następnymi listami. W wersji już podstawowej jest zrobiony list do Rzymian i zaraz będzie list do Hebrajczyków. Ja już się zacząłem zabierać powoli za list do Rzymian. Jest taki fragment, przeczytam wam go. Czwarty rozdział, czwarty werset pierwszego listu do Rzymian, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I nie ma to nic wspólnego z prawdą, jeżeli chodzi o ten werset. Bo mniej więcej brzmi on w ten sposób. Tenże Syn, bo tak się to zaczyna w oryginale, bo to ma odniesienie do trzeciego wersetu. Tenże Syn oddzielił synów Bożych za pomocą poświęconego życia, wskutek którego wstał z martwych. Rozwaliło mnie to. Tu jest napisane, że Jezus Chrystus wstał z martwych, dlatego, że prowadził poświęcone życie dla Królestwa. To był powód, dla którego śmierć nie mogła go otrzymać. Zbyt banalne? Zbyt banalne, co? Chciałoby się inaczej, ale tak mówi Słowo. Dlatego śmierć go nie utrzymała, bo się zupełnie poświęcił. Dlatego wstał z martwych. Mógł wstać z martwych. Mógł wyjść z grobu. Posiadał mandat wyjścia z grobu, bo się poświęcił. Rozumiecie, jaka jest siła w poświęceniu? On dał na przykład Jezus Chrystus. Ja szukałem w różnych miejscach w Piśmie Świętym takiego bezpośredniego punktu mówiącego o tym, co stało bezpośrednio za zmartwychwstaniem Jezusa. I się teraz doczytałem. Moc, którą posiadał, rozumiecie, utrzymywała się w nim dlatego, że żył poświęconym życiem. Rozumiecie, jaka jest siła poświęconego życia? To jest moc poświęconego życia. Kościół tego potrzebuje i Kościół w ten sposób jest zorganizowany. I on powiedział tak, zostawiam wam tą filozofię. Będziecie działać zespołowo, poświęcać się w 100% i będziecie w związku z tym otrzymywać profity takie, o jakich nie marzyliście, myśląc na sposób indywidualny. Rozumiecie? Filozofię sukcesu? My myślimy indywidualnie w kategoriach tysiąca, a on mówi tak, zróbmy inaczej. Wejdź w zespół, poświęć się zupełnie, a zobaczysz, jaki owoc z tego wyjdzie. Zobaczysz, jaka petarda będzie. Nie będzie 1000 dzieciaków. Będzie 10 000, 100 000, milion. To się będzie inaczej rozwijać. Ja wierzę w mój potencjał. Wiem, co dostałem od Boga. Wiem, co dostałem od Boga. Wiem, co posiadam. I ja to przyniosłem, co i gdzie? Do Kościoła. Przez pewien okres czasu działałem na poziomie tego potencjału. A potem oprzytomniałem.
I powiedziałem, nie, ja muszę wziąć to, co ja mam i przynieść do kościoła. Do kościoła. I teraz, będąc w kościele, pracując w systemie kościoła, ja mam tysiąckrotnie większe profity, jeżeli chodzi o moją służbę. To są tysiąckrotnie większe profity. To jest niewspółmierne w stosunku do tego, co ja bym był w stanie zrobić sam. Tak działa Kościół. Dlatego bardzo was proszę, żebyście poważnie podeszli do tego zjawiska. Jesteśmy zespołem. Zespół. Zespół. Trzeba przyjść do Boga, jeżeli jest gdziekolwiek, kimkolwiek z nas jeszcze jakaś odrobina wątpliwości. Na kolana do Boga i tworzymy w swoim sercu filozofię zespołu. Amen? Amen. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękujemy za te słowa. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem, który stworzył Kościół. Ty pokazałeś nam, że mamy żyć jako ciało Chrystusa. Duchu Święty, ja modlę się teraz, aby filozofia Kościoła przeniknęła każde serce do tego. Aby wszystko to, co odstaje od tego, upadło w ludzkich sercach. Żeby to zostało zrujnowane przez Twoją moc. Modlę się o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.